Gdyby 14 lat temu pilot tego samolotu zawrócił, nikt nie dowiedziałby się, jak wielkiej katastrofy udało się uniknąć. I to jest moje motto, które od tamtego dnia, bo spędzałem go w szpitalu razem z młodszymi kolegami, kiedy to się wydarzyło, towarzyszy mi w chwili, kiedy buduję strategię operacji trudnych, ciężkich, potencjalnie groźnych dla chorego. Miarą tej obsesji jest fakt, że w ciągu ostatnich 13 lat miało miejsce około 16 poważnych konfliktów prawnych dotyczących chorych, procesu leczenia, błędów lekarskich domniemanych, odszkodowań i tam dalej, na wszystkich możliwych poziomach oddziaływania pomiędzy szpitalem, zespołem leczącym i systemem prawnym. I w żadnym z tych przypadków nie orzeczono na niekorzyść szpitala, między innymi dlatego, że sposób postępowania, dokumentacja i tak dalej były na tyle spójne, że większość z tego rodzaju zarzutów udało się odsunąć. Ale to nie znaczy, że powikłań nie było. To nie znaczy, że nie działy się rzeczy tragiczne momentami i bardzo trudne.